Mieszkanie Plus funkcjonuje na polskim rynku nieruchomości już drugi rok, ale można powiedzieć, że na podstawie dotychczasowych osiągnięć program funkcjonuje bardziej chyba w świadomości społecznej niż realnie na rynku nieruchomości. Statystyczne dane, które dotyczą zrealizowanych czy realizowanych mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, zupełnie nie dają jakiejkolwiek rękojmi powodzenia tego programu w przyszłości, czy też jego sukcesu w bliższej czy dłuższej perspektywie. Deweloperom, a więc inwestorom indywidualnym, którzy mieliby realizować program, nie odpowiada kilka punktów tej ustawy. Przede wszystkim problem dochodzenia do własności, a więc długoletniego, 30-letniego finansowania mieszkań, które ktoś będzie chciał w przyszłości nabyć na własność. Poza tym chodzi tutaj również o kwestie narzucanych urzędowo czynszów. Nikt nie jest w stanie się przewidzieć, czy te czynsze, które nie będą rynkowe, tylko będą z góry narzucane deweloperom, czy będą one gwarantowały zysk z tej inwestycji. Wreszcie dochodzi również kwestia ziemi, za którą będą musieli deweloperzy zapłacić. Co prawda będzie to rozłożone w czasie na raty, ale jednak nie będzie tego znanego założenia Mieszkania Plus, a więc budowy na tanich gruntach Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o statystyki mieszkań, które są realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus, to jest zaledwie 1700 mieszkań w kilku inwestycjach w całej Polsce i są to inwestycje realizowane w ramach tej części komercyjnej. Polega to po prostu na tym, że BGK Nieruchomości odkupuje całą gotową inwestycję wybudowaną na prywatnym gruncie od dewelopera, a następnie mieszkania w tej inwestycji będą wynajmowane najemcom, ale na podstawie czynszów rynkowych, które już dziś wiadomo będą co najmniej dwukrotnie wyższe od tych przewidywanych w ustawie. Minister Inwestycji i Rozwoju zapowiedział ostatnio stworzenie specustawy, a więc nowych przepisów, które będą miały za zadanie przyspieszenie programu Mieszkanie Plus i spowodowanie, że wreszcie nabierze on wiatru w żagle. Czy to się uda, czy to rzeczywiście w tym roku uda się przeprowadzić? Zobaczymy. Jeżeli tak, będzie można patrzeć z optymizmem w przyszłość, jeśli chodzi o program Mieszkanie Plus, a jeśli nie, to trudno. Trudno będzie o optymistyczne rokowania, zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie.